Siema, z tej strony D, a dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić drużyny w Roblox Studio. To jest poranik na rok 2024. Ok, więc pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to potrzebujemy otworzyć dwa okna, które będą nam potrzebne do zrobienia następujących czynności. Więc aby je włączyć, trzeba przejść do zakładki View, kliknąć i włączyć te dwie opcje, Explorer i Properties. Przez to będziemy mogli stworzyć nasze drużyny i wszystkie skrypty i inne rzeczy. Kiedy mamy otwarte już te dwa okna, to musimy sprawdzić, czy w oknie Explorer możemy znaleźć opcję Teams. Jeżeli jest ona, to dobrze, a jeżeli nie posiadacie, to musicie wejść w zakładkę Model i po czym musicie nacisnąć na Services. I tu jeżeli macie Teams, to musicie na nie kliknąć i nacisnąć Insert i potem Done. Dobra. Potem kolejną rzeczą, którą jest, to musimy dodać nowe drużyny. Więc naciskamy przy Teams na plus i dodajemy Team. I potrzebujemy i nazywamy sobie tą drużynę na przykład Red Team. I tutaj wybieramy kolor, tu przy napisie Team Color na swój wybrany kolor. I dostosowujemy sobie to. Jeśli chcę dodać kolejną drużynę, proponuję nacisnąć na Red Team prawym przyciskiem myszy, zduplikować, zmienić nazwę na inną. Ja będę chciał mieć niebieską drużynę. Nazywam to Blue Team. Polecam to robić nazwy bez spacji. Jeśli ktoś chce ze spacjami, to może, ale to potem trudniej w skrypcie będzie zaznaczyć. No i wybieramy sobie kolor. Ważne, aby kolory były różne. Teraz mam jeszcze jedną opcję do przedyskutowania. Mianowicie chodzi o opcję Auto Assignment. Co ona robi? Robi to, że automatycznie gracza przydziela do drużyny. Czyli jak gracz wejdzie na grę, to przydziela go do jedną z tych drużyn. Jeśli mają oczywiście tą opcję włączoną. Ja tą opcję wyłączam, bo wtedy gracz nie zostanie przydzielony automatycznie ani do drużyny czerwonej, ani do niebieskiej. Zostanie przydzielony do drużyny neutralnej. Czyli będzie mógł sobie po prostu wybrać drużynę. Można zrobić specjalną drużynę, oczywiście no team, ale ja tego najzwyklej nie robię. Teraz zapewne chcecie dowiedzieć się, jak zrobić cały interfejs, w którym możemy zmienić drużynę. Już pokazuję, jak go zrobić. W zakładce Explorer znajdujemy starter GUI i naciskamy na plus po prawej stronie tego obiektu. Potem naciskamy na Screen GUI i potem na Screen GUI dostosowujemy sobie to. Jak to dostosować? Jakie opcje powinniśmy włączyć? Powinniśmy wyłączyć opcję Reset on Spawn i to poza tym wszystko. I w zakładce Name zmieniamy z nazwy Screen GUI na Teams GUI. Tak to polecam. Co teraz robimy? Naciskamy na plus i dodajemy ramkę. I tą ramkę nazywamy Team Change Frame. Teraz będziemy tworzyć
Interfejs, w którym możemy zmienić drużynę. Dlatego robię to specjalnym pluginem. Zaznaczam plugin, oczywiście dam go w opisie. I ten plugin robi, że dostosowuje ramkę do ekranu, bo na każdym ekranie będzie tą widać ramkę nieco inaczej i no nieładnie wam to wyjdzie. A z tym pluginem wystarczy, że zaznaczycie ramkę i naciśniecie w obu opcjach Scale. Jeśli się zastanawiacie, co to robi, ten plugin, to na moim kanale był już odcinek odnośnie tego tematu i możecie go obejrzeć. To jest short, więc wam nie zajmie więcej niż minutę. Co robimy? Polecam wpisać tutaj wartości 1.2.0.1.0. Dałam się na sam ekran. Teraz wpiszecie POS. Nasz w skrócie POS. Wyskoczy wam opcja pozycja i tu piszecie .2. Nie tu, w tym miejscu. Tym. .2. I tu dajecie przed tym minus. Co jest? Aha, źle to zrobił. Tak jak mówiłem. 0.2 i tu jeszcze raz przechodzicie do tego, bo się pomyliłem. I tu w tej drugiej cyfrze, liczbie, dopisujecie 0.2. I teraz chcę, aby ta ramka była przez 0 czysta bardziej, więc piszę TR. Znajduję opcję Background Transparency i daję sobie to najlepiej na 0. Może 6 i kolor sobie ustawiam na lekko szary. Teraz do tego dodaję guzik. Naciskam, piszę pos tu tutaj dopisuję 0.2. Też polecam użyć tego plugina. I robimy przycisk od drużyny. Ja go robię kwadratowego. Dam go tutaj na ekranie. No i dostosowuję sobie. Nazywamy sego według własnych preferencji, tak sego zwijcie jak chcecie. Dostosujcie sego, powybierajcie jakieś opcje, aby to ładnie wyglądało. No. Kiedy mamy taki guzik, umiejscawiamy sobie go gdzieś na ekranie i nazywamy Red Button. Potem duplikujemy go, przesuwamy w prawo. Tego drugiego nazywamy Blue Button. No i zmieniamy kolor oczywiście. Jakiś ładny niebieski. Tu też piszemy Blue
Team. No i tu jeszcze dodam ramkę tekstową. Najlepiej tu gdzieś. Dostosuję do swoich potrzeb, aby był. I tu piszeć, robicie to najlepiej na. Nazywacie sobie to title. Piszecie tu choose team. Nie, przez. Kurde, nie, chyba dobrze napisałem. Nie. Zawsze się mi myli słowo czus. Tak się pisze. No, dostosowujecie sobie to. No i teraz przechodzimy do. A, jeszcze jeden guzik. Teraz naciskacie na to. Tu piszecie V i wyłączacie Visible. Teraz dodajecie tu nakier na plus przy Teams GUI i naciskacie na Text Button. Dajecie sobie go tu gdzieś na przy boku. No i dostosowujecie sobie go standardowo. Oj. Szary. Nazywacie go change the button. Piszecie tu change the tu piszecie. Tu se dostosowujecie. Nie musicie robić tak jak ja, to jest wasz wybór. Dobra. Kiedy mamy już nasz przycisk, dodajemy do Teams GUI skrypt. Jaki? Niezwykły skrypt, tylko lokalny. Kasujecie to. W ogóle skrypt najpierw przed pisaniem nazwijcie go Teams Script. Wychodzicie. Dodajecie jeden skrypt do Server Script Service. Nazywacie go team change script. Wychodzicie z niego i teraz wchodzicie do replicated storage. Dodajecie remote event. Remote event nazywacie też tak samo change team, ale tu już event. No i teraz zaczynamy programowanie. Wchodzimy do naszego team script. Tego lokalnego i piszemy w nim tak. Najpierw robimy skrypt odnośnie tych dwóch, odnośnie zmieniania drużyn. Więc piszemy tak: crypt.parent.teamchange frame.redButton.mouseButton1up. Potem piszecie dwukropek, connect, w nawiasie function, kasujecie ten tył nawiasa, wstawiacie nowy, na końcu linijki naciskacie enter i piszecie tak. game.replicatedStorage.changeTeamEvent, dwukropek, fire server. I teraz piszecie kolor 3.from RGB i teraz uwaga,
Jeśli to zepsujecie, to wam nie zadziała. Czy nie? Nie kolor 3. Brickcolor.new. Wchodzicie sobie w czerwoną drużynę i przepisujecie taki kolor, jak tu pisze. Nie może być inny. Piszemy to oczywiście w cudzysłowiu. Czyli Really Red powinno wam dać podpowiedź, jak to trzeba napisać. No i teraz robimy guzik. Nie. Teraz robimy, aby znikało nam to menu, więc piszemy script.parent. Team change frame. Visible. Spacja równa się spacja false. Kopiujecie to. Nacisk. Robicie tu miejsce, wklejacie to i tu zmieniamy z red na blue. I ten kolor tak jak tu jest blue. Ja tu mam cyjan. No i to gotowe. Chcemy, aby na początku gry się włączała nam ta ramka. Ale nie chcemy, aby nam podczas robienia naszej gry przeszkadzało. Bo jeśli nie chcecie włączać kiedy chce, tylko wtedy, kiedy chcecie zmienić tą grę, znaczy kiedy chcecie zagrać i sprawdzić coś tam, to polecam napisać tak. script.parent.teamChangeFrame.visible spacja równa się spacja true. Zawsze kiedy odpalimy grę na początku, to wam pokażę tą ramkę, ale podczas studio, jak będziecie budować na studio, to wam tego nie będzie pokazywać, więc nie musicie włączać się za każdym razem, kiedy chcecie coś zedytować albo zagrać. I teraz jeszcze robimy skrypt odnośnie tego change team button. script.parent.changeButtonTeam.mouseButtonUp:connect function. Tak jak wcześniej tu zmieniamy i piszemy script.parent.teamChangeFrame.visible spacja równa się spacja, tym razem true. I piszę tu script.parent.changeTeamButton.visible spacja równa się spacja false. To kopiujemy. Tu robimy miejsce, wklejamy to. I tu też. Aby po wybraniu drużyny pokazał nam się ten guzik od zmiany drużyny. Go możemy wyłączyć, aby nam nie zawadzał, nie przeszkadzał. No i teraz przechodzimy do tego skryptu w server script service. Klikamy dwa razy na niego. Pasujemy to print hello world. Piszemy tak. game.replicatedStorage.changeTeamEvent.onServerEvent:connect function. Tak samo jak wcześniej robimy z tymi nawiasami. I tutaj piszemy. Tu w ogóle w tych nawiasach najpierw musimy napisać player, przecinek, team, color. I robimy, i piszemy tak. player.teamColor. Spacja równa się spacja. Team color. Wychodzimy. No i możemy przetestować. Ja to wyłączę te dwa. Widzicie, jestem w drużynie neutralnej. Teraz po kliknięciu Red Team. Nie przeniosło mnie. Aha. Roblox Studio mi tu zrobiło literówkę. Ja się nie spojrzałem. Tu było napisane button, a powinno być tylko raz button.
Więc Roblox Studio wam może. No czasami to było kiedyś inaczej, żeby zawsze nie pozwalało na takie literówki, a teraz nie wiem, coś popsuje. Ale albo to ja robię, albo mi się coś przewidział. Tu musimy dopisać do tego przecinek nazwa drużyny. W cudzysłowie oczywiście. Przepraszam was za błąd, ale no nie testowałem tego przed odcinkiem. Blue Team. I tu przecinek. Tak samo jak są nazwane te drużyny. Wychodzimy. Wchodzimy do Team Change Script, który jest w Server Script Service. I piszę teraz tak. If game.teams dwukropek find first child. Udajemy przecinek i piszemy team name. Tu piszemy team name. Then. I piszemy player. Team. Spacja równa się spacja. Sprawdzam sobie to, czy działa na pewno. No i przerzuciło mnie do drużyny. Change team, naciskam. Niebieska drużyna, przerzuciło. No ale teraz powiecie, co z spawnami? Teraz pewnie powiecie, co z spawnami, jak je dodać. To proste. Naciskamy, wchodzimy w zakładkę model. Naciskamy spawn. I tu mamy nasz spawn. Jak ustawić, aby było drużyny? Zjeżdżamy sobie na dół. I tu team color. Zmieniamy, wybieramy kolor naszej drużyny. I to musi być taki jak dosłowny kolor naszej drużyny. To nazwy kolorów muszą się zgadzać. To neutral to jest, czy pozwalacie graczom bez drużyny pojawić się na tym spawnie. Ja to wyłączam. Daję tego spawna tu. Duplikuję tego spawna, daję jednego tu i jednego tu. Ten będzie dla drużyny. Neutral to chyba będzie. No, nikt tego nie wie. Neutral to po prostu musi mieć tą opcję włączoną neutral. Kolor jest nieważny. Lepiej, aby był jakiś szary, którego nie używacie. Tak będzie najlepiej. To będzie dla drużyny czerwonej, czyli Really Red. Pamiętajcie, że to musi być team score, tu przy team color wybrane na ten kolor, nie przy tu samo kolor, nie pomylić tego, bo wam to nie zadziała. I jeszcze przedyskutuję, co robi ta opcja allow team change on touch. To robi to, że jeśli gracz dotknie tego klocka, to po prostu zmienia drużynę za niego. Przerzuca go do innej drużyny. Ja tego nie włączę. No i teraz naciśnijmy play. No i wybieramy sobie team blue team. Jestem w niebieskim. Ale pytanie, czy możemy zrobić, aby. Czy jeżeli jesteśmy w niebieskiej drużynie, to czy możemy zrobić, aby się spełnić na niebieskim spawnie? Odpowiedź to. Ze sprzeciwieństwem, tak. Nie. Żartowałem. Możemy to zrobić.
ponieważ jestem najlepszym skrypterem czy programistą Robloxowym. Więc co robimy? To wchodzimy w Team Change Script. Tutaj piszę najlepiej wait. To zagra, aby żadnych błędów się, aby żadne błędy się nie zrobiły. I piszę tak, player dwukropek load charakter. To nam przy... To nam jeszcze raz naładuje gracza, tylko uwaga. To może obciążać serwer. No i możemy zmieniać drużynę. To. Coś tu źle zrobił. Dosłownie. Teraz usunąłem tego spawna i to się magicznie naprawiło. Czemu tak jest? Nie mam pojęcia. Jeśli odcinek wam się podobał, to możecie mi zrobić taki prezent i dać łapkę w górę. A jeżeli dacie subskrypcję, to zgadnijcie co? Nie obrażę się. Skakać ze szczęścia wręcz będę. A jeśli chcesz, abym nagrywał więcej tutoriali z Robloxa i przede wszystkim, aby były one częściej, a nie raz na ruski rok, to napisz w komentarzu, jaką masz propozycję, co byś chętnie chciał zobaczyć. Ja się z wami żegnam. Nara.